8 maja, dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, to dobra okazja do zaprezentowania niszczyciela ORP Błyskawica, który od 80 lat pełni służbę obecnie jako okręt muzeum. ORP Błyskawica to chluba i duma polskiej marynarki wojennej, jeden z najpiękniejszych okrętów klasy niszczycieli i najstarszy zachowany okręt w tej klasie. Na okręcie zbudowanym w angielskiej stoczni Samuel White podniesiono polską banderę w listopadzie 1937 roku. Z czterech planowanych okrętów typu Grom do służby weszły tylko dwa – Błyskawica i Grom. Były to wówczas jedne z najsilniejszych i najszybszych jednostek na świecie w swojej klasie, a ich prędkość dochodziła do 39,6 węzłów, czyli 73 km na godzinę. Dzień zwycięstwa na okręcie rozpoczął się od podniesienia wielkiej gali banderowej. Wielką galę banderową podnieść. Niszczyciele typu Grom posiadały niezwykle silne, jak na owe czasy, uzbrojenie do zwalczania okrętów nawodnych, podwodnych oraz samolotów. Początkowe uzbrojenie było wielokrotnie modernizowane, m.in. w latach 1941-42 oraz po wojnie w latach 1951-52. Największe straty zadawała nieprzyjacielowi broń podwodna, torpedy, bomby głębinowe i miny morskie. Podczas powojennej modernizacji zastąpiono brytyjską poczwórną wyrzutnią torpedową kalibru 550 mm, radziecką potrójną wyrzutnią kalibru 533,4 mm, przeznaczoną do wystrzeliwania torped parogazowych wzór 53-38 i 53-39. Napęd torped zasilała mieszanka pary i gazu powstałego ze spalania nafty pod wysokim ciśnieniem z dostępem wody. Torpedę naprowadzał na cel żyrokompas poprzez maszynki sterowe oraz stery zanurzenia i kierunku. Dwuczęściowa turbina obracała wał zewnętrzny i wewnętrzny w przeciwnych kierunkach, co zapewniało stabilność. Torpeda rozwijała prędkość 45 węzłów. Załadunek torped odbywał się za pomocą żurawika na prawej burcie okrętu. Podczas powojennej modernizacji na obu burtach zamontowano również 10 miotaczy bomb głębinowych BMB-2, służących do miotania bomb B-1. Na rufie widzimy zrzutnie tych bomb. Na prawej burcie zamontowano dwa oryginalne brytyjskie miotacze bomb głębinowych typu Thornycroft. Groźną bronią były kontaktowe kotwiczne miny morskie wzór 0839. Kotwicę stanowił wózek. Mina posiada 5 czopów galwaniczno-uderzeniowych z żeliwną osłoną odrzucaną sprężyną przez zwalniacz cukrowy. Artyleria główna to 4 szybkostrzelne czterocalowe armaty morskie zamontowane w 1941 roku. W latach 50. wymieniono tylko lufy o kalibrze 100 mm stosowane w Układzie Warszawskim. Armaty mają kąt podniesienia 85 stopni, co pozwalało na rażenie celów powietrznych. Dwie armaty znajdują się na rufie i dwie na dziobie. Okręt wyposażono fabrycznie w dwa działa przeciwlotnicze Bofors kalibru 40 mm. Obsługiwało je 7 marynarzy. Działa miały zasięg 4 km i wystrzeliwały 120 pocisków na minutę.
Aby ujednolicić uzbrojenie, małokalibrowe działa 40 i 20 mm zastąpiono czterema radzieckimi podwójnymi 37-mm armatami W-11 i dwoma pojedynczymi 70K. Pojedyncze przeciwlotnicze armaty 70K rozmieszczono na skrzydłach pomostu bojowego. W części dziobowej pokładu znajdują się windy kotwiczne z łańcuchami utrzymującymi dwie kotwice. Znajdujemy się w kabinie nawigacyjnej okrętu. Tu prowadzono nakres drogi i wytyczano kursy. Komendy szły do sternika. W przypadku awarii tej sterowni była sterownia zapasowa pod pokładem na rufie. Znajdujemy się w najwyższej części okrętu, to jego mózg, główne stanowisko dowodzenia, z którego płynęły rozkazy do wszystkich stanowisk bojowych. Pokład sygnalizacyjny. Jest tu kilka urządzeń niezbędnych do prowadzenia walki, m.in. darmierz artyleryjski. ALDIS, morski reflektor do łączności wizualnej alfabetem Morsa oraz kabina hydroakustyka. Z tej wysokości doskonale widoczne są łodzie i tratwy ratownicze oraz dwie armaty salutacyjne. O ile mózgiem okrętu było stanowisko dowodzenia, o tyle sercem była maszynownia. To jedna z dwóch siłowni okrętowych. Tu widzimy przekładnię redukcyjną. Oryginalna tablica rozdzielcza, która służy do dziś. To jej druga strona, widoczna dla zwiedzających. Oryginalny parowy agregat prądotwórczy oraz pompa wody zaburtowej. Jedna z dwóch turbin parowych o mocy 27 tysięcy koni mechanicznych. Łączna moc wynosiła zatem 54 tysiące koni mechanicznych. Ta turbina napędzała śrubę prawą. Średnica śrub to blisko 3,5 metra, a masa to 6900 kg. Zespół turbinowy składa się z turbiny wysokoprężnej, niskoprężnej i turbiny biegu wstecznego. Na wałach było 440 obrotów na minutę. To jest stanowisko dowodzenia działem elektromechanicznym. W dole widoczna jest pompa przepływowa o wydajności 600 ton wody na godzinę do chłodzenia mechanizmów okrętowych. Znajdujemy się we wnętrzu kotła, jednego z trzech kotłów głównych typu admiralicja, z dwoma przegrzewaczami pary i trzema walczakami. W kotle woda była zamieniana na parę najpierw mokrą, potem suchą po przejściu przez przegrzewacze. Miała wówczas 334 stopnie Celsjusza. Temperatura wewnątrz kotła wynosiła 2000 stopni Celsjusza, a jego wydajność to 90 ton pary w ciągu godziny. W drugiej siłowni wszystko pozostało w takim stanie, jak w momencie zejścia okrętu z linii. I jeszcze jeden kocioł pomocniczy do podgrzewania paliwa, czyli mazutu. Na koniec komora dekompresyjna, do której się wchodziło przed wejściem do kotłowni. Wchodzimy do wnętrza okrętu. W salonie kaprów odbywają się wodowania książek marynistycznych, wręczane są odznaczenia i awanse, odbywają się ważne spotkania. Ten korytarzyk prowadzi do kabiny dowódcy okrętu oraz reprezentacyjnego salonu dowódcy, w którym przyjmuje on swoich gości.
Za tymi drzwiami znajdowało się ambulatorium. Schron rufowy służył do ukrycia się załogi podczas nalotów wroga. Współczesny trap prowadzi do części wystawienniczej okrętu. W kilku pomieszczeniach umieszczono zdjęcia, przedmioty z historycznych już okrętów, osobiste pamiątki oficerów oraz makiety okrętów uczestniczących w walkach na morzu. Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari, najwyższego odznaczenia bojowego. Okręt otrzymał go w 1987 roku jako jedyny polski okręt w uznaniu zasług w walce z niemieckim faszyzmem i w upowszechnianiu osiągnięć polskiej marynarki wojennej. Ta gablota poświęcona jest 1 wrześniowi 1939 roku i obronie Westerplatte ostrzeliwanemu przez pancernik Schleswig-Holstein. Przechodząc przez pomieszczenia wystawowe, możemy zajrzeć do podwieży armaty, która była wzmocnieniem jej fundamentu i służyła do przechowywania narzędzi. Krzyż Srebrny i Złoty Virtuti Militari komandora podporucznika Grudzińskiego, dowódcy okrętu podwodnego Orzeł. Dzwon okrętowy i pamiątki z ORP Burza. Model pancernika Bismarck, którego zaczął ostrzeliwać ORP Piorun. Dzieła zniszczenia dokonały okręty brytyjskie. Niewiele pozostało po okręcie podwodnym Dzik, który wraz z ORP Sokołem, operując na Morzu Śródziemnym, zyskały miano strasznych bliźniaków. ORP Konrad, brytyjski krążownik pod polską banderą. Kolejna gablota poświęcona jest Sępowi, okrętowi podwodnemu, który po internowaniu w Szwecji powrócił do kraju i służył do 1969 roku. I jeszcze jeden najnowszy, choć tragicznie zakończony rozdział historii marynarki wojennej. Poszarpany mundur admirała Karwety, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Wychodzimy ponownie na pokład. Dzwon okrętowy co pół godziny odmierza czas upływającej wachty, już od blisko 80 lat. Ten okręt jest w sercu wielu roczników oficerów marynarki wojennej. To na nim odbywały i odbywają się oficerskie promocje. Pierwsza w historii okrętu uroczysta promocja miała miejsce już w 1964 roku, kiedy okręt był jeszcze w linii, a wkrótce potem udał się z kurtuazyjną wizytą do Chatham i Göteborga. Absolwentów Wydziału Pokładowego WSMW poprowadził w defiladzie dowódca kursu, kapitan marynarki Ryszard Ułamek, późniejszy komandor i ostatni dowódca ORP Iskra, szkolnego szkunera marynarki wojennej. Błyskawica doczekała się skromnego pomnika wzniesionego w 75. rocznicę podniesienia na okręcie polskiej bandery.